Popatrz tylko, widzisz to, co ja? Tak, to najwyraźniej jedna z tych przedcudnych, malowniczych, łękowskich cerkwi. Nie inaczej. Ale mówisz, malownicza cerkiew, nie wydaje ci się, że to brzmi jak takie bardzo naturalne i przez wszystkich zrozumiałe wyrażenie? Zdecydowanie tak. W łękowskich cerkwiach południowo-wschodniej Meopolski jest chyba wszystko, co powinna mieć architektura, żeby móc się nią zachwycać. Żeby być opiewaną słowem, utrwalaną na fotografiach, płótnach i w szkicownikach. Żeby ludzie, którzy zetknęli się z cerkwiami, po powrocie do domów nie nazywali ich inaczej jak cerkiewkami. Ha, jeżeli w opisie architektury już i do zdrobnień dochodzi, to sprawa robi się naprawdę interesująca. No! Spróbujmy więc tylko na chwilę popatrzeć na rzecz nieco analityczniej i w paru zdaniach podsumować ingrediencje tej czarującej potrawy. Mamy więc na początku tło, czyli krajobraz: miękki, beskicki, falujący, zielony. To jest zawsze doskonały punkt wyjścia. Korzystając z ukształtowania terenu, decydowano najczęściej, że cerkiew powinna być zbudowana nieco ponad domami. Miała dzięki temu przybliżać do spraw niebiańskich i przy okazji, nie tylko duchowo, ale i fizycznie, odrywać człowieka od codzienności, rozgrywającej się gdzieś tam w dnie doliny. Dlaczego jednak, w przeciwieństwie do kościołów, które znam z nizin, górujących nad ludźmi pośród niskopiennych wsi i miasteczek, tutaj nigdy nie miałem odczucia jakiejś przykrej dominacji? Tutaj bowiem. Świątynie z reguły nie były gmachami, do których wchodzi się zadzierając głowę w onieśmielającym zachwycie albo pochylając ją pod ciężarem władczej architektury. Tutaj obowiązywała może i z ograniczeń technicznych, materiałowych, ale jednak tak zwana ludzka skala. Architekci-urbaniści uwielbiają to określenie. A więc druga sprawa. Po pięknym krajobrazie jest taka, że pod cerkwią stawioną na wzniesieniu samemu można popatrzeć na sprawy z dystansu, nie będąc przez tą architekturę przygwożdżonym. Jednak z tym krajobrazem to jeszcze nie koniec, bowiem sama architektura jest jego naturalnym dopełnieniem. Budynki dzięki organicznym kształtom pozbawione są jakiejś drażniącej doskonałości, ale ich, nazwijmy to, biologiczność... Nie wynika przecież z jakiejś sztucznej konwencji, arbitralnego pomysłu na płynne linie. Oczywiście mają w sobie, zwłaszcza w hełmach, na zwieńczeniach zapożyczenia z baroku. Jednak barok nigdzie nie bywa tak miękki jak tutaj. A dlaczego? Ano, sekret tkwi w drewnie, w materiale nie tylko wyjętym z przyrody obecnej wokół, ale i w materiale obrobionym ludzką ręką. To bardzo ważne. Ręką dokładną, umiejętną, znającą rzemiosło, ale pozbawioną mechanicznej precyzji, to nadało formom cerkwi powab czegoś idealnego, ale i niedoskonałego zarazem, stając się przy okazji odbiciem, zawartym w architekturze, tego, czym jest w istocie człowiek, jednocześnie zawsze przecież i piękny, i niedoskonały. Bo kiedy się patrzy na Łemkowskie cerkwie, to ma się wrażenie obcowania nie z czymś zbudowanym na tysiąc lat. Nie z jakąś sakralną twierdzą, ale z czymś kruchym, nietrwałym, łatwopalnym, poddającym się biologicznej korozji. Z czymś, o co trzeba się troszczyć. Widzę w tym fantastyczną analogię do japońskiej tradycji architektonicznej. Tam od setek lat świątynie stoją w tym samym miejscu. Ich kształty są niezmienne, ale samo drewno, z którego są zbudowane, jest co kilkadziesiąt lat wymieniane. Miejsca modlitwy, według znanych od stuleci form, cyklicznie się odbudowuje. Myślę, że to japońskie wznoszenie miejsc kultu z materiału nietrwałego, za każdym razem od nowa, chociaż wedle tego samego wzorca, wzmacnia rangę miejsca o wiele bardziej, niż gdyby budowano je z granitu na jakąś domniemaną wieczność. Tutaj na Ziemi tak nie do osiągnięcia, więc zmieniającą się siłą rzeczy w iluzję wieczności, w jakąś jej podróbkę. Tak, drewniane świątynie z nietrwałej natury rzeczy są, jak sądzę, bliższe człowiekowi. Użycie drewna ma jeszcze jedną dla spójności z krajobrazem kardynalną konsekwencję. Chodzi mianowicie o wynikające z drewna faktury i kolory, które Intuicyjnie rozumie się jak coś, co przynależy do świata wokół. Oczywiście zdarzało się, że cerkwie były malowane, jednak była to paleta barw doskonale widać to w malarstwie Jerzego Nowosielskiego czy Nikifora Krynickiego, raczej wzbogacająca, może trzeba by powiedzieć, nasycająca drewno, nigdy zaś go nie dominująca. Jednak to, co robi na mnie zawsze największe wrażenie, to cała ta organiczność z jej rytmicznością. Tak. Poczucie rytmu, widzenie go, wyczuwanie i świadome wytwarzanie, jak wiadomo, jest kluczowe dla rozwoju ludzkości i leży u podstaw zdolności do mówienia, pisania, uprawiania muzyki i każdej ze sztuk plastycznych. Zaś rytm w architekturze? Jedna z ważniejszych spraw ma właściwości dyscyplinujące formę, porządkujące ją, wprowadzając arcyważne poczucie harmonii. W łemkowskich cerkwiach czujemy go głównie za sprawą trzech charakterystycznych wiersz. Tak się składa, że jak dowodzą psychologowie, dwa ustawione obok siebie elementy nie dają jeszcze wrażenia rytmu. Chociaż rytm najsilniej zaznacza się dopiero powyżej ośmiu skomponowanych elementów, to w liczbie trzech Daje się już wyczuć jego zalążek. Ale w cerkwiach zachodniej Łemkowszczyzny również dzięki równomiernie rosnącym wysokościom wież, ogólne wrażenie rytmu jest jeszcze bardziej wyraziste. Cały układ niezwykle zyskuje na tej dynamicej gradacji filigranowych wieżyczek, stając się dzięki temu jeszcze bardziej rytmicznym i melodyjnym. A przecież człowiek kocha rytm i melodię. One leżą w jego naturze. Mało tego, w rozmieszczeniu wiersz wyczuwa się intuicyjnie jakąś logiczną konsekwencję, co obok rytmu również ma ogromne znaczenie. Logikę wynikającą prawdopodobnie z funkcjonalnej struktury wnętrza. I cóż, tak jest w istocie, bowiem każda z wiersz łemkowskiej świątyni swoimi łamanymi dachami, hełmami, misternymi latarniami, przepięknymi krzyżami o niebywałym warsztacie kowalskim, większy. Jedną z trzech kluczowych przestrzeni ukrytych we wnętrzu. Najniższa z nich przykrywa przestrzeń najważniejszą, tak zwane sanktuarium, miejsce za ikonostasem, czyli parawanem ze świętych obrazów. Do sanktuarium, czyli miejsca najświętszego, mającego symbolizować niebo, wstęp miał wyłącznie kapłan i służba cerkiewna. Przed ikonostasem, po środku cerkwi, pod kopułą średniej wysokości, można zaś odnaleźć pomieszczenie zwane nawą. W nim gromadzili się wierni, szczególnie mężczyźni. Pod najwyższą wieżą, tą, w której zawieszony był dzwon, mieścił się natomiast babiniec, a więc przestrzeń dla kobiet. Co ciekawe, dzwonnica wkomponowana w bryłę cerkwi, a nie jak to częściej bywa na wschodzie stojąca obok, jest architektoniczną konsekwencją spotkania tradycji bizantyjskiej z wpływami Kościoła rzymskokatolickiego. Spotkania, które odbyło się na terenie zachodniej Łemkowszczyzny, czyli między innymi dzisiejszej południowo-wschodniej Małopolski. Sama wieża, ze względu na siłę poruszanego dzwonu, stawiana była w konstrukcji szkieletowej, zaś nawę sanktuarium wznoszoną metodą zrębową, a więc przy pomocy leżących na sobie, zakleszczających się w narożnikach belek z drewna iglastego. Oczywiście nikogo nie może dziwić, że połacie, ale też często i ściany, pokrywane były gątem, na samych dachach bardzo często wypieranym później przez blachę. Czasem od frontu dostawiano jeszcze kruchtę, a z boku zakrystię. Były to jednak pomieszczenia dodatkowe, uzupełniające i nie zaburzające klasycznego i najczęściej spotykanego układu, o którym tu mowa. Całość tradycyjnie otaczano szpalerem drzew i niewysokim ogrodzeniem, Często zamykającym wewnątrz również i cmentarz. No ale czego jeszcze potrzebuje architektura, żeby sycić człowieka wrażeniami? Ano, architektura to nie tylko formalne podziały funkcjonalne, zachwycające kształty czy logiczne układy konstrukcyjne. A trzeba powiedzieć, że wszystko to się w cerkwiach znajdzie. Zawsze przyda się jeszcze pewien nim tajemniczości. Garść domysłów o ginących w mrokach przeszłości początkach architektonicznej tradycji. Dodajmy do tego, obecną w miejscu, o którym mowa, skomplikowaną, czasem sielską, innym razem tragiczną historię na styku Bizancjum i świata łacińskiego. Więcej? Pamięć o zamordowanych, wysiedlonych i rozproszonych, a więc intrygująca atmosfera jakiejś zaginionej cywilizacji? Cywilizacji dopiero co? Pod koniec XIX wieku odkrytej przez artystów i etnografów zachwycających się Łemkowszczyzną, a już w 47 po akcji Wisła, pozostawiającej po sobie puste wsie, zdziczałe sady i nieliczne, cudem zachowane świątynie. Jeżeli dopełni wrażeń właśnie tego wymaga się od architektury, to znaczy legendy, to miejsca, o których mowa są w nią bogate jak rzadko. W łękowskich cerkwiach, tych małych drewnianych cacuszkach, widać, jak nieprawdopodobnie miesza się odległy już krajobraz kulturowy z równie bujnym, wciąż obecnym krajobrazem przyrodniczym. Tak, jak sądzę, to i parę jeszcze innych, niebagatelnych składników wywołuje ów podziw, o którym była mowa na początku. Jakich jeszcze innych składników, ktoś spyta? A, to już. Trzeba pojechać na Łemkowszczyznę i samemu poszukać. Na miejscu warto jednak zbyt długo nie analizować. Najlepiej jest bowiem stać w milczeniu i gapić się z szeroko otwartymi od zachwytu oczami, czego oczywiście życzę nam jak najprędzej.